Jeżeli spojrzymy do ustawy o rachunkowości, to zobaczymy, że w artykule drugim tejże ustawy mamy taki zapis dotyczący tego, jakie podmioty mają obowiązek prowadzić rachunkowość zgodnie właśnie z ustawą o rachunkowości, czyli prowadzić księgi rachunkowe. I jest taka informacja, że przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do, uwaga, mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i tu. Spółki handlowe, czyli ustawę stosują spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, także spółki osobowe typu jawne i komandytowe, komandytowo-akcyjne, ale tu należy uważać, bo za chwilkę zobaczycie, że jest zapis odnośnie jawnych, kiedy nie będą musiały stosować przepisów ustawy o rachunkowości. Ustawę o rachunkowości, czyli księgi rachunkowe muszą prowadzić inne osoby prawne i organizacje typu spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje. Spółdzielnie wcześniej musiały spełnić pełny warunek, by podlegać pod ten obowiązek, ale w 2014 roku te przepisy w ustawie zostały zmienione. W związku z tym, w tej chwili już i spółdzielnie, i stowarzyszenia, i fundacje podlegają pod przepisy ustawy o rachunkowości. Oczywiście ustawa o rachunkowości prowadziła liczne uproszczenia dla małych jednostek, tak zwanych jednostek mikro, pod które takie stowarzyszenia czy fundacje mogą podlegać. Ale to oczywiście zostawiamy sobie na osobny temat, tu tylko nadmieniam, że jest to jeden z typów organizacji, z typów działalności, które będą podlegać pod przepisy ustawy o rachunkowości, co oznacza, że będą prowadzić księgi rachunkowe. Jeżeli chodzi o inne osoby prawne i organizacje, to ustawa o rachunkowości nie musi stosować jedynie skarb państwa oraz Narodowy Bank Polski. Wspomniałam Wam przed chwilką, że jeżeli chodzi o spółki osobowe, tu trzeba ostrożnie podchodzić do tego obowiązku, dlatego, że przepisy ustawy o rachunkowości mają być stosowane przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, czyli spółki osób wykonujących wolne zawody. Od 25 listopada 2018 roku także spółki cywilne osób fizycznych przedsiębiorstw w spadku. W przypadku kiedy uwaga, przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość i tu jest nowa kwota od 1 stycznia 2017 roku 2 miliony euro. Poprzednio było to 1 200 000 euro, które zostają przeliczone po kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli założyliśmy ten nasz sklep ze sprzętem komputerowym czy restaurację i jesteśmy osobą fizyczną prowadzącą taki sklep, czy taką działalność, czy taką restaurację, to w takim wypadku, jeżeli nasze przychody wymienione tutaj, czyli ze sprzedaży towarów, operacji finansowych za poprzedni rok, nie przekroczą tej kwoty, która stanowi ponad 8 milionów złotych w przeliczeniu na złotówki, oczywiście tu trzeba by sprawdzić odpowiedni kurs Narodowego Banku Polskiego, to nie musimy prowadzić ewidencji zgodnie z ustawą o rachunkowości. Możemy, jeżeli chcemy, ale nie musimy, nie ma tego obowiązku. Gdyby jednak ta spółka cywilna czy spółka jawna, na przykład, była Zawiązana pomiędzy osobą fizyczną a osobą prawną, to w takim wypadku ten limit obrotów tutaj by nie obowiązywał. W takiej sytuacji taka jednostka musiałaby stosować ustawę o rachunkowości, czyli musiałaby prowadzić księgi rachunkowe. Limit dotyczący przychodów netto, czyli ten warunek tutaj wymieniony, dotyczy tylko takich spółek cywilnych czy jawnych, które zawiązane są przez osoby fizyczne. Gdzie jedną ze stron nie jest osoba prawna. Jeżeli chodzi o instytucje, które podlegają pod ustawę o rachunkowości, to od 25 listopada 2018 roku został tu dodany jeszcze jeden punkt. Przedsiębiorstwa w spadku, które działają zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe. Czyli jeżeli, jeżeli przejmujemy przedsiębiorstwo w spadku, i ono dotychczas prowadziło księgowość w oparciu o księgi rachunkowe, to mamy nadal obowiązek to kontynuować. Kolejnym typem działalności, która podlega pod ustawę o rachunkowości, to są duże instytucje finansowe, typu instytucje działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi. O funduszach inwestycyjnych, zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowa, reasekuracyjna, przepisy o y, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów czyli niezależnie od tego, jak duże to są jednostki, muszą prowadzić księgi rachunkowe. Oprócz tego, jednostki sektora budżetowego, Czyli gminy, powiaty, województwa, ich związki, państwowe, gminy powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe czy zakłady budżetowe muszą prowadzić księgi rachunkowe. Zasady, jakie stosują, to te zawarte w ustawie, ale dodatkowo w rozporządzeniu ministra finansów dotyczącego szczególnych zasad prowadzenia tej ewidencji i są tam pewne y, uproszczenia. Natomiast generalnie takie jednostki również podlegają pod ustawę o rachunkowości. Przykładami takich jednostek są właśnie urzędy gmin, miasta, ale także na przykład przedszkola publiczne czy żłobki publiczne. Oprócz tego jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, z wyjątkiem oczywiście spółek, które były wymienione w ramach punktu pierwszego i drugiego, drugiego czyli kapitałowych i osobowych, i do takich jednostek, które nie mają osobowości prawnej. Zaliczamy np. Rady Rodziców czy Lasy Państwowe, czyli instytucje, które nie mają osobowości prawnej, ale zarządzają środkami pieniężnymi. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, czyli w sytuacji, kiedy osiągają dochody na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jednostki, które nie zostały wymienione wcześniej, jeżeli otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub sumwecje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, lub funduszów celowych. I takie jednostki podlegają podstawie od rachunkowości od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane. Czyli nawet jeżeli nie spełniamy tego warunku zawartego w tych poprzednich przepisach, a raczej pod któryś będziemy podlegać, ale gdybyśmy nie podlegali, to ze względu na otrzymywanie dotacji lub subwencji z budżetu państwa, będziemy musieli prowadzić księgi rachunkowe. Tu chciałabym Wam zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię: że ten przepis mówi o dotacjach lub subwencjach na realizację zadań zleconych. Są to bardzo specyficzne dotacje i subwencje, i często, na przykład, przedszkolenie publiczne prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej miały dylemat, czy w związku z tym podlegają pod ten zapis i muszą prowadzić księgi rachunkowe, czy też nie. W wielu interpretacjach podatkowych znajdziecie informację, że dotacje, które otrzymują przedszkola niepubliczne, nie są traktowane jako dotacje na realizację zadań zleconych. W związku z tym, taka jednoosobowa działalność gospodarcza, która dotyczy przedszkola niepublicznego, może prowadzić ewidencję operacji przy pomocy podatkowej książki przychodów i rozchodów. Czyli nie podlega pod ustawę o rachunkowości chyba że obroty takiego przedszkola niepublicznego przekroczą ten limit 2 milionów euro w takim wypadku oczywiście jako jednoosobowa działalność gospodarcza podlegają pod ustawę o rachunkowości czyli widzimy że jedynie w przypadku spółek osobowych ustawodawca konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych uzależnia od wysokości obrotu i dodatkowo tu pamiętajmy, że jeżeli mówiłam o osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych czy spółkach partnerskich, to te jednostki nie są zobligowane, jeżeli ich obroty nie przekraczają tego limitu określonego w ustawie, do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ale to nie oznacza, że nie mogą. Jeżeli od pierwszego dnia stwierdzą, że chciałyby jednak prowadzić księgi rachunkowe, to mogą oczywiście to zrobić, zgłaszając ten fakt do urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku obrotowego. Druga kwestia, którą chcę, żebyście dobrze sobie tutaj zapamiętali, to te spółki, o których powiedziałam przed chwilką, czyli spółki cywilne i spółki jawne. Jeżeli są to spółki zawiązane pomiędzy osobą fizyczną i osobą prawną, to w takiej sytuacji taka jednostka musi prowadzić księgi rachunkowe od pierwszego dnia działalności, czyli nie ma tutaj znaczenia ten, ta wysokość obrotu określona w ustawie. Bo mamy do czynienia tu ze wspólnikiem będącym osobą prawną. I ostatnia kwestia. Jeżeli są jednostki, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, to nie muszą stosować ustawy o rachunkowości. Są to duże spółki międzynarodowe, notowane na giełdzie, które podlegają pod te przepisy unijne i w związku z tym sporządzają. Sprawozdania finansowe zgodnie z y, międzynarodowymi standardami. W takiej sytuacji one stosują ustawę tylko odnośnie do tych kwestii, które nie zostały uregulowane w MSF-ach, y, w MSSF-ach czy w MSR-ach. Podsumowując tę kwestię, to, co chcę, żebyście zapamiętali, to generalnie większe jednostki muszą prowadzić księgi rachunkowe, jednostki sektora budżetowego, banki, zakłady ubezpieczeń, czyli duże. Instytucje rynku finansowego też podlegają pod ustawę o rachunkowości, spółki kapitałowe. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, czyli przeciętnego pana Kowalskiego, który założył sobie właśnie działalność, restaurację czy e, sklep ze sprzętem komputerowym, jeżeli nie przekroczy tego limitu obrotów e, 2 milionów euro za dany rok obrotowy, to nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych, co jak się okaże zresztą później, jest pewnego rodzaju ułatwieniem. I spójrzmy na taki krótki przykład. W tym przykładzie mamy odpowiedzieć na pytanie, która z niżej wymienionych tutaj jednostek ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, czyli tak zwaną pełną księgowość, o której zresztą powiem za chwilkę. Spróbujcie w pierwszej kolejności odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie, a za chwilkę wspólnie prześledzimy rozwiązanie. Jeżeli chodzi o przedszkole publiczne, to pamiętajcie, że przedszkole publiczne, tu podpowiem, otrzymuje dotacje ze skarbu 拜斯吧。